W szkole tak zapraszamy dzisiaj na neuronalną burzę mózgu, czyli zadania, ćwiczenia, eksperymenty, które pozwalają rozwinąć trochę umiejętności naszych mózgów. Można zobaczyć m.in. spektakl teatralny przygotowany przez nasze dzieci, wziąć udział w zadaniach spontanicznych, głównie manualnych i manualnych słownych, również komunikacyjnych, gdzie trzeba się wykazać odpornością na stres, twórczym myśleniem, własną pomysłowością. Zapraszamy również do strefy dla ruchu, czyli gier, które łączą w sobie ruch i komputery, czyli to, co dzieci robią w tej chwili najbardziej. Oczywiście można również poeksperymentować, co widać w tle. Tutaj różne doświadczenia. Mamy strefę również plastyczną, gdzie można wykonać mózg z przeróżnych dostępnych materiałów. Zapraszamy także na strefę relaksu i strefę luzu, która polega oczywiście na również wysiłku intelektualnym, tak, ale relaksuje nasze ciała. Brać udział w tym, co się nazywa noc kultury. Będziemy do rana się tu bawić, szaleć. Co wy na to? Komu się chce spać? Widziałam dwóch takich śpiących. Daj jej rękę, Martynie. Och, jakie spojrzenie. A teraz się troszkę zasnąć. Ups!